Cześć, to ja, Malcel. Dzisiaj Wam pokażę w taki fajny właśnie kubek. Tutaj mamy. Już najpierw wyciągnąłem te klocki, bo tu jest napisane: w środku znajdziesz zestaw klocków na start, zacznij budować. Więc ja już je wyciągnąłem wcześniej, ale Wam dzisiaj pokażę ten kubek, jak tylko ten kubek sam wygląda. Możecie sobie oczywiście dodać jakieś tam rzeczy i po prostu jak macie jakieś klocki wtedy, to możecie wtedy sobie dodać. Ja tu Wam pokażę, jak ten kubek wygląda tylko. To kubek się prezentuje tak. O tu. Jest. Ja oceniam go na dobrego. Tu sobie ułożyłem właśnie taką rzecz. Nie wiem, co to jest, ale ten kubek polecam. Polecam. Tu możemy sobie nawet przeczytać. Powiem Wam, co tu jest napisane. Myć tylko ręcznie. Pojemność 500 ml. Teraz trochę wiecie. Żeby myć to nie w ciepłej wodzie. No ręcznie, żeby to myć, bo może się wtedy złamać. Bo to jest tylko plastik. Więc może się złamać. Po prostu taki kubek wtedy. I trochę, jak wydacie trochę pieniędzy, no to ten kubek to będzie niezbyt się opłacało brać taki i myć go w zmywalce, bo właśnie muszę pęknąć taki kubek. Możecie też sobie wybrać kolory tych kubków. Ja właśnie mam ten niebieski. Są na przykład też zielone, różowe, czarne. Nawet tu, jak weźmiecie sobie to opakowanie, to widzicie, jest napisane. A opakowanie wyglądało tak. O tak. Tu w środku mamy takie dwie płytki, jakby klocki. To oczywiście z papieru takie. I oceniam ten kubek od 1 do 10. To taki, już go testowałem, to taki 9 na 10. 9,5 na 10. Jakoś tak. Czy... No 9 na 10 jest dla mnie, więc polecam, lajkujcie i na dzisiaj to wszystko. Pa!